To, o czym informowaliśmy wcześniej na osobnym spotkaniu, za chwilę będzie się działo. W tej chwili jesteśmy na etapie jeszcze zmiany niektórych projektów wykonawczych związanych z jakby z dostosowaniem charakteru tej rozbudowanej hali do naszych potrzeb. To, co zyskamy po rozbudowie, to jest tak naprawdę 5 pełnych gate'ów. Możliwość odprawy pasażerów w naszej hali odlotów jest ograniczona przez wielkość gate'u non-Schengen. Mogę tylko powiedzieć, że możecie Państwo wyobrazić, co się będzie działo w poniedziałek rano, jak będą odlatywały samoloty do Luton i do Tel Awiwu o jednej godzinie. Będziemy zmuszeni do tego, żeby troszeczkę zmienić organizację wylotów po to, żeby te rejsy mogły być wspólnie obsłużone. Damy radę to zrobić, ale wolelibyśmy robić to w lepszych warunkach, stąd między innymi ta rozbudowa. Po rozbudowie będziemy mieli pełne linie, 4 linie kontroli bezpieczeństwa. Ciekawostka jest taka, że będziemy dostosowani również do tego, gdyby ewentualnie okazało się, że strefa Schengen może przestać działać. Również będziemy dostosowani do tego, żeby w miarę szybko przestawić się na funkcjonowanie bez strefy Schengen. Około 1000 m² powierzchni handlowej. Będziemy wtedy realnie zdolni do tego, żeby obsłużyć 3-4 rotacje na godzinę, czyli 3 do 4 samolotów w pełnym cyklu przylot i odlot w jednej godzinie.